Witajcie w dzisiejszym filmie. Chcę Wam powiedzieć o tym, jak dobrobyt rozleniwia i przez to tracisz kobiety. Opowiem też o tym, jak zostałem okradziony na Filipinach i czego to było powodem i jakie były skutki tego później. Moja teoria jest taka, że jeżeli jest zbyt dobrze Ci w życiu, to zaczynasz się rozleniwiać i tracisz swoje umiejętności, swoją męską charyzmę, jeżeli chodzi o kobiety. Tracisz to swoje takie, powiedziałbym, męskie pierdolnięcie, to jest to takie spojrzenie na dziewczynę i wysyłanie jej komunikatów, że jesteś nią zainteresowany, że jesteś konkretnym facetem. Jak to się dzieje? Jest taka teoria, że starożytny Rzym został podbity przez barbarzyńców przez to, że społeczeństwo w starożytnym Rzymie się rozleniwiło, zaczęło być zbyt hedonistyczne i wskutek tego straciło wolę walki, taką siłę, która napędzała starożytny Rzym do podbojów okolicznych krain. Natomiast po jakimś czasie barbarzyńcy, którzy byli tą siłą, powiedzmy, nową siłą na rynku, zaatakowali Rzym i przez ileś tam lat zdobyli ten Rzym. Przez ileś lat podbojów w końcu pokonali Rzym. Dlatego, że Rzym się w cudzysłowie rozleniwił. Jak to jest z kobietami? Podam Ci jeszcze inny przykład. Od kilku lat jeżdżę do Azji, do różnych krajów w Azji, gdzie poznaję dziewczyny, spędzam czas, wakacje, bawię się, ale też piszę stamtąd artykuły. Po prostu życie jest tam fajniejsze, pod wieloma względami, niż w Polsce, jak dla mnie. I na tyle się rozleniwiłem, że sądziłem, że nikt nie jest w stanie mnie okraść, że nikt mnie nie zaatakuje, ponieważ jestem wielki, biały, wyglądam tam wśród tych wszystkich Azjatów dosyć groźnie, jak Gulliver wśród Lilliputów. I była sytuacja na Filipinach w Manili, że razem z kolegą z Manili wybieraliśmy się na wyspę bodajże Bohol, jeżeli pamiętam, mieliśmy już lot wykupiony. I czekaliśmy, poszliśmy do sklepu 7-Eleven, to jest taka żabka, tylko że na Filipinach, powiedzmy. I kupiliśmy sobie tam coś do jedzenia, usiedliśmy przy stole. I sobie tam rozmawialiśmy, czekaliśmy na trzeciego naszego kolegę. Ja postawiłem mój bagaż obok mojej nogi, bo siedziałem przy stoliku. I mój laptop z telefonem komórkowym obok mojej nogi. Na drugim telefonie coś sobie sprawdzałem i w tym momencie, gdy pokazywałem coś ciekawego na fejsie mojemu kumplowi, który siedział obok, w tym momencie stojący za mną Filipińczyk sięgnął po mój laptop, zabrał go, gdy ja patrzyłem w inną stronę i wyszedł z tego sklepu 7-Eleven i zniknął. Ja straciłem tam mój komputer, mój paszport i telefon komórkowy stary. Problem był taki, że tam nie miałem wtedy jak się skontaktować, bo to był polski numer, nie mogłem w tym momencie zablokować kart, musiałem, cuda na kiju robiłem przez najbliższe 3 godziny, musiałem zablokować wszystko. Straciłem tam niektóre poradniki, które zacząłem już pisać, kilkanaście stron różnych poradników, ale generalnie miałem raczej większość zbackupowaną. Natomiast straciłem masę filmów z podróży, różnych fotografii z podróży, których nie zdążyłem zrobić kopii bezpieczeństwa. Dlaczego to się stało? Stało się to dlatego, że będąc już od kilku lat w Azji, rozleniwiłem się, poczułem się zbyt bezpiecznie. Nie sądziłem, że ktokolwiek może mi zagrozić, że ktokolwiek może mi cokolwiek ukraść. Teraz, od tamtej pory, od czasu tej kradzieży, wszystkiego pilnuję jak nigdy dotąd. Zawsze mam na przykład rękę owiniętą przy laptopie tą taśmą taką od laptopa. Telefony trzymam blisko siebie zawsze, nie gdzieś w kieszeniach. No, zupełnie o 180 stopni zmieniłem moje przyzwyczajenie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo fizyczne. Tak samo w hotelu. Miałem sytuację, że dziewczyny próbowały mnie okraść w hotelu. I od tamtego czasu wszystko trzymam w torbie. Po prostu stałem się wyczulony. Zacząłem obserwować na ulicy, którzy ludzie na mnie patrzą, którzy na mnie nie patrzą. Okazało się, że na Filipinach zauważyłem, jak w sklepach potrafią na przykład tacy nastolatkowie mnie obserwować, chodzić za mną i mnie obserwować. Wcześniej w ogóle nie miałem, było to poza moją percepcją, nie patrzyłem na to, ponieważ czułem się bezpiecznie, komfortowo, nie sądziłem, że cokolwiek mi się stać, może stać. Tymczasem ta kradzież pokazała mi, że jednak jestem cały czas w strefie zagrożenia w Azji. I dopiero ciężkie sytuacje potrafią wyrwać nas z tego bezruchu. Ja od tego czasu zacząłem szyfrować mój komputer, szyfrować moje telefony, a wcześniej miałem w ogóle nie zaszyfrowane. Zadbać o bezpieczeństwo haseł na komputerze, zadbać o milion rzeczy związanych z bezpieczeństwem fizycznym, ale także informatycznym. Jak to jest, jeśli chodzi o kobiety? Jeżeli chodzi o kobiety, jeżeli jesteś w takiej sytuacji, że zbyt ci jest dobrze, raz na jakiś czas spotkasz się z jakąś dziewczyną, nie czujesz w ogóle potrzeby uczenia się czegokolwiek więcej, potrzeby
pójścia na randkę, to w pewnym momencie zaczyna zamulać. W tym momencie zaczynają pojawiać się niebezpieczne myśli typu, a to pogram sobie w Counter-Strike'a, a to pogadam sobie z kumplami, po co mi wychodzić na imprezę, po co mi zagadać do tej dziewczyny na ulicy, skoro wszystko jest fajnie. Gdy masz taki psychiczny wewnętrzny dobrobyt, to to jest sygnał, że prawdopodobnie już wkrótce coś złego się wydarzy. Bo gdy jesteś w tym takim, w cudzysłowie, dobrobycie, jeżeli chodzi o dziewczyny, to zaczynasz w tym momencie sobie odpuszczać. Zaczynasz na przykład nie uważać, być nieuważny, na randkach nie jesteś skupiony na dziewczynie, bo masz wrażenie, że dobra, jakoś to nam pójdzie. I w pewnym momencie zauważasz, że zaczynasz tracić dziewczynę, że te randki z dziewczynami już nie są, że dziewczyny nie są już tak entuzjastycznie do ciebie nastawione. I jest to sygnał, że zacząłeś się rozleniwiać w jakichś aspektach. W jakichś aspektach relacji damsko-męskich. Zacząłeś sobie odpuszczać, wpadłeś w taki, ja to nazywam, dobrobyt relacyjny. I to jest punkt do tego, jak się złapiesz na tym, to jest punkt, żebyś dokładnie wrócił do podstaw i zrobił dokładną analizę samego siebie, gdzie popełniasz błędy, gdzie zacząłeś popełniać błędy, bo być może w tym momencie zaczynasz popełniać swoje stare błędy, te, które na początku już kiedyś wyeliminowałeś, gdy zaczynasz się rozwijać, uczyć się nowych rzeczy, prawda, zagadywać do dziewczyny, być lepszym na randce, prawda, i w tym momencie przez jakiś czas usunąłeś te stare błędy, wydaje ci się, że jest wszystko fajnie, zaczynasz upływać w cudzysłowie w dostatek, jesteś wyluzowany, wszystko spoko i w tym momencie pojawia się to niebezpieczeństwo, że popełniasz stare błędy, których wcześniej już nie popełniałeś, których myślałeś, że już kiedyś dawno minęły. I gdy zaczynasz się rozleniwiać, to po pewnym momencie nie chce ci się wejść już na randkę, nie chce ci się spotkać z dziewczyną, nie chce ci się zagadać do dziewczyny, którą widzisz na ulicy, czy którą zobaczyłeś na basenie, czy gdzieś tam w kolejce na poczcie, bo stwierdzasz, a co tam, nie chce mi się. Wiesz, kiedyś, gdybyś był na głodzie, od razu byś zagadał do dziewczyny. Poszedłbyś na randkę. Na randce byłbyś bardziej męski, bardziej konkretny, zdecydowany, byś mówił interesujące rzeczy, a teraz jesteś taki zblazowany trochę, coś rozmawiasz, ale ty jesteś cieniem dawnego siebie. To jest niebezpieczne, zwłaszcza dla tych, którzy są na średnio zaawansowanym poziomie podrywu uwodzenia. Może nawet masz kochankę i myślisz sobie, a po co mi więcej, po co mi szukać innych dziewczyn, nie jest wygodnie, wpadasz w taki ciepły kurwidołek i jesteś w nim i tak naprawdę nie osiągasz rzeczy, które byś naprawdę chciał. Choć wydaje ci się, że jestem na takim poziomie, że jest to okej, nie ma co się wysilać, a po co? I to jest niebezpieczne, bo to jest stagnacja twoja i w tym momencie oczywiście zakładam, że jeżeli trafiłeś na dziewczynę, która jest spełnieniem twoich marzeń, to jasne, bądź z nią, ale jeżeli nie trafiłeś i sam się oszukujesz, że jest okej, że jest cool, ale tak naprawdę gdybyś spojrzał na siebie z boku, byś zobaczył, że nie jest wcale cool, to jest ten moment otrzeźwienia, w którym powinieneś może jakiegoś kolegi zapytać, zrobić analizę samego siebie. Swoją drogą mój poradnik Uwomotywacja i Nauka Uwodzenia dokładnie omawia takie typu sytuacje, te krytyczne błędy, krytyczne problemy w nauce bycia coraz lepszym z kobietami, więc odsyłam cię, link masz w opisie filmu. Polecam ci ten poradnik, bo on umożliwi ci dokładną analizę momentu, w którym jesteś teraz i zobaczenia, co ci brakuje do tego, żeby osiągnąć prawdziwe szczęście.